jakie wypełnienie poduszki wybrać, to najczęściej zadawane przez Was pytanie, szczególnie kiedy wybieracie swoją pierwszą roślinną poduszkę. Więc teraz opowiem Wam pokrótce o właściwościach łuski gryki, orkiszu i prosa, tak żebyście wiedzieli, która jest dla Was najlepsza. Łuska gryki jest łuską najbardziej popularną i najczęściej przez Was wybieraną. Jest to łuska delikatnie twarda i chłodna. Dzięki temu macie możliwość spania na chłodnej poduszce, nie przewracania poduszki w nocy poszukując chłodnego miejsca. Pomaga nam się dobrze wyspać, przy czym nie chrapiąc i nie pocąc się. Poduszka gryczana nazywana jest przez nas poduszką do zadań specjalnych, ponieważ jej struktura, delikatnie ostra, fantastycznie mikromasuje nasze tkanki, pozwalając pozbyć się napięć, które łapiemy w trakcie dnia. Szczególnie napięć wzdłuż kręgosłupa, na barkach, ramionach, ale także z tyłu głowy. Co to oznacza? Oznacza to, że poduszka z łuską gryki jest odpowiednia dla osób, które cierpią na bóle kręgosłupa, bóle ramion, ale także na migreny. Jeśli chodzi o migreny, łuska gryki potrafi fantastycznie wymasować z tyłu tę część głowy, której spięcia odpowiadają właśnie za uporczywe bóle głowy i migreny. Łuska gryki jest też łuską bezpieczną dla alergików, ponieważ jest hipoalergiczna. Gryka nie jest rośliną z rodziny zbóż, dlatego wszystkie osoby, które mają uczulenie na ten tle, mogą spokojnie ją stosować. Poduszka wypełniona łuską gryki delikatnie szeleści. Jest to dźwięk, który słyszymy na samym początku, przez pierwsze 3 do 7 dni użytkowania takiej poduszki, potem nasz organizm się do tego przyzwyczaja. Wręcz część osób mówi, że jest to bardzo kojące i relaksujące, dlatego absolutnie nie musimy się tego obawiać. I na koniec ważna podpowiedź dotycząca poduszki z wypełnieniem z łuską gryki. Są to poduszki najbardziej lubiane przez mężczyzn. Ze względu na to, że są dość twarde i bardzo przyjemnie chłodne, panowie się na nich nie pocą. Jeżeli panie zastanawiacie się nad wyborem pierwszej roślinnej poduszki dla swojego mężczyzny, z czystym sercem polecamy grykę. Drugim najpopularniejszym wypełnieniem roślinnych poduszek jest łuska orkiszu. Jest to łuska bardzo często wybierana przez panie ze względu na jej subtelność i delikatność, ale z drugiej strony na bardzo dobre wsparcie kręgosłupa w trakcie snu. Jest ona polecana dla osób, które walczą z bezsennością, potrzebują się zrelaksować czy uwolnić napięcia nazbierane w trakcie dnia. Orkisz potrafi być łuską ciepłą. Można taki orkisz nagrzać na kaloryferze, on się także nagrzewa od ciepła naszego ciała i dzięki temu korzystnie działa na nasze zatoki. W momencie, kiedy mamy katar lub przeziębienie, wtedy na pewno taka łuska pozwoli nam szybciej wyzdrowieć. Łuska orkiszu jest także polecana na bóle reumatyczne oraz menstruacyjne. W takim czasie możemy poduszkę delikatnie nagrzać i przykładać sobie do części, które wymagają ogrzania. Dla wszystkich, którzy potrzebują kojącej, miękkiej, przyjemnej poduszki, bardzo polecamy orkisz. Jest to dobre wypełnienie na pierwszą roślinną poduszkę, szczególnie dla osób, które wcześniej spały na konwencjonalnych, bardzo miękkich poduszkach, ponieważ da nam uczucie relaksu, odprężenia, ukojenia, ale jednocześnie będzie bardzo dobrze wspomagało nasz kręgosłup, barki i szyję. Trzecim wypełnieniem roślinnych poduszek plantule jest łuska prosa. Jest to łuska najtwardsza z wszystkich wypełnień, neutralna termicznie i bezszelestna. Polecamy ją dla osób, które wcześniej spały już na roślinnych poduszkach i ta twardość będzie dla nich odpowiednia. Poduszka zapewnia dobre wsparcie kręgosłupa, masuje, jest odpowiednia na bóle reumatyczne. Jej twardość natomiast jest porównywalna do spania na piasku, dlatego jeżeli rozważamy zakup takiej poduszki, możemy sobie wyobrazić, że leżymy na piasku, który jest dość wygodny, ale jednak twardy.